Halo, siema, z tej strony AgroRolnik TV. Dzisiaj mamy kolejny odcinek z od Janusza do fundusza. Dzisiaj będzie się dużo działo, ponieważ kupujemy pług, kosimy nowe pole, a także będziemy grabić siano. Tu gdzieś sąsiad mówi, że ma grabiarkę pożyczyć. Ta moja coś się tam zepsuła, wiecie, to już stare. Będziemy musieli też od sąsiada pożyczyć autosankę. Z tego względu, że wóz konny mój stoi pełen. Więc trudno, pożyczy się. Sąsiad powiedział, że da. Musielska pomoc, on tu wiadomo ma większe maszynki. Czy my też powoli się tu rozwijamy? Ojojoj, coś z tego zjechałem troszeczkę, cofniemy. Szeroki rozstaw. O, i tu jest handlarz. O, tam stał pług. Nie wiem, czy widzieliście. Dzisiaj gram na kierownicy, jeszcze nie powiedziałem. Ale myszką obracam kamerę, bo mówię wam, mozolnie się obraca inaczej. No i dobra, grabimy. Tylko to drzewo tu. Krzaki. Kurde, kabina to się chyba porysowała. Tu ta woda. Nie wiem, czy mówiłem, ale za Władka dostaliśmy odszkodowanie. 10 tysięcy. Chłop chciał kupić te części. Nie, tam chyba ponad nawet. No i kupiliśmy te rzeczy. Rów. Tak, mało brakowało, żebym drowiał. Nie wiem, ja kiedyś zasypię chyba te rowy, bo tu za dużo wody w nich. Ja nie chcę tracić maszyn moich i ciągników. Szkoda tego wszystkiego. Tu drow gorzej to się robi. Takie wyboje tutaj. Pierdzielony wariat tak jedzie. Dobra, opuścimy. No i lecimy znowu. Dziś to pewnie prasować nie będzie. Zresztą zobaczymy, jak z czasem będzie. Tak, mamy dzisiaj jeszcze pole wykosić. Dużo roboty czeka nas. A chcę też dla was zrobić taki dłuższy odcineczek dzisiaj. Bo dawno nie było odcinku, bo niestety teraz ta szkoła się zaczęła i... Kurde, na czasu nie ma. Oj, ciężko, powiem wam. No, puszczamy. Z Lego też będę starał się dla was nagrywać. O, tylko dwa wałki z tej łąki, ale jakiś taki nawet w miarę duży wałek. To sobie wszystko na jeden zgrabimy. Będę musiał któregoś dnia, jak będę miał więcej wolnego czasu, nagrać wam trochę więcej tych odcinków na zapas. Z tego względu, że kiedy nie będę mógł tego nagrać, to jeszcze tylko wezmę klik i będzie się wrzucało. Wiem, że lubicie mnie oglądać, także będę nagrywał. Jeżeli lubisz mnie oglądać, zostaw łapkę. Będzie mi naprawdę miło. No i żebym nie podniósł i się stały klops. Stał się klops. Tutaj jeszcze tylko dograbimy. To tak trochę szerzej. Dobra, no i to już zrobione. Na koniec tej wieży, jak będzie czas, to się zrobi to pole. Po pług to sobie teraz pojedziemy. Dobra.
Może by tak sąsiad nam sprasował? Znaczy my sobie weźmiemy... No bo nie, no mamy swoje w sumie. Albo co ja zrobiłem? Ja już zawracam i jadę po przyczepę. Idziemy po przyczepę, bo będziemy owiec kosić. Także kolejne pole nam już doszło, słuchajcie. Patrzcie, jako sąsiad ma piękną autosankę. Kiedyś taką se kupię, ja wam mówię. Już taka ładna. Kabli nie podpinam, bo to nie ma gdzie. Jadę od razu tam na pole, bo tam jest gdzie tego, zjechać te pobocze, bo już sprawdzałam to pole, wiadomo, nie kupię kota w worku. Tylko ja chyba drogę, nie, może i pamiętam drogę. To jest bardzo bliskie pole, bo to tu już zaraz będzie. O, 30 już sapie pod górkę. Ło! To to? To to. O, to to, tutaj ten owiec. Kurde, jego psa mać! Uuu, hamulec! Kurde, jego mać! Cofaj, cofaj, cofaj! Zgasię, może nie zjedzie. O te pole tutaj. O, tu błoto to nie wyrosło. Może w tym roku urośnie. Tu bajorku. Kurde, ten buty zamoczyłem. Przyjdziemy sobie tędy. No, więc kurde, lecimy. Od razu weźmiemy ten pług, bo to później to się rozszczepię z tym i z tamtym, chociaż... No od razu pojadę, to jest chwila dosłownie. Dobrze, że ten handlarz na wprost, ale mu wyjechałem. Wymusiłem tak zwane. Ciekawe, czy coś ciekawego przywiezie, bo jakby przywoził jakieś, nie wiem, fajne rzeczy, jakąś przyczepkę albo coś ciekawego, taniego, to ja bardzo chętnie kupię, jakby miał kaskę. Taka trójka, bo przynajmniej tą dwójką się nie będę tyle już męczył. Sami wiecie, jak to było z tą dwójką. Był odcinek Zorki. Żebym wjechał. Skurcze bele. Dobrze, to jest taki niegłęboki rów. Dziady tak jadą, a nie minąć się z nimi. Tu postawimy jeden obok drugiego, niech stoi. A starego będzie trzeba sprzedać pewnie. No i jedziemy po komeń. Tutaj wóz pełny stoi, a tam jeszcze w tym jest też zboże. Także w tym roku się jeszcze też trochę kaski zarobi. Dobra, chyba podczepione wszystko. Jeżdżamy powoli. Kurna mećka tu tak stoi. Polem przejedziemy. Gazu więcej dam. No, może i zdążymy zgrabić. Nie wiem, zaraz zobaczę, ile tam tego odcinka minęło. Ojoj. Pszenicy trochę jest.
Ale wiesz, że będę musiał tu trochę na ziemię sypnąć niestety. Dobra. No na szczęście to jest mało. Kiedyś to zabiorę, mówię wam. Kurde, a mój! Muszę się złożyć, żeby to wycofać. Czofaj. Nic z tej, dobra. Oczywiście ja tego nie będę grabić ani zbierać, to nie potrzebuję. To już trąbi dziad. Ciekawe jak tu będzie sypać. Kurde, sąsiada moć. Będę musiał tu po moim przyjechać najwyżej. Sąsiada nie będę jechał przecież. Tutaj jednym kołem na tym, to tam wiele nie wygniotę. No wiele nie wygniotę. Niestety, no, taki kombajn. Zamknę drzwi, bo się tak kurzy. Kurde. Także zostawcie łapkę w górę. No bo opłaca się chyba, no, za takie filmiki, takie nagrywki. Takie lajki, żeby fajne były. Bo jak będą lajki, to Lego będzie. To taka będzie takie motto. 50 lajków, jeden odcinek z Lego. Albo nie, dam 70 lajków, to będzie jeden odcinek z Lego i tak będę nagrywał. Ale to nie chodzi mi teraz o to, że... Bo po prostu zależy, czy będzie dużo łapek pod filmem. No i... Jak będzie dużo łapek fajnych, takich wiecie, takich w górę, nie w dół, no to wtedy będzie Lego. Takie fajne łapki w górę. Tak chociaż, żeby z 40 łapek było, 50, to już coś będę myślał o Lego. Już raz w koło będzie objechane. No, zatorek fajna sprawa, dobrze, że kupiłem. Tylko mnie zastanawia, jak to będzie sypać na tym polu. Na razie to tak słabo. Tu mało tego pola już zostało, a wiele tutaj nic nie sypło. Mam nadzieję, że więcej sypie, że będzie chociaż jeden zbiornik. Albo ponad będzie jeden zbiornik. Wtedy by było fajnie. Tak ponad jeden zbiornik bym się cieszył. Choć może i będzie. Dopiero taki mały kawałek przyjechałem. No, bardzo możliwe. Tu tak szerzej, bo bym wygniósł trochę. No, może być. Może będzie, tylko że... Ty kurde, jego mać... Woda.
No, więc tak to leci życie. Szkoła teraz trudna, no to kurde. Siódma klasa już jestem. A też szybko wbijam te subiki, bo już można powiedzieć, że brakuje 700 subów do 5000. Zaraz będzie jeden z głównych celów na moim kanale. Osiągnięty dzięki Wam. Także ja się bardzo cieszę. Bo już na pewno wtedy będą vlogi, albo nie wiem, na przykład z kamerką nagrywane. Także już coraz się ciekawiej zaczyna robić na kanale moim. A teraz na 2300 subów. Tfu, jakie 2000? Na 4300 subów będzie header do Bizona. A wiem, że też go wyczekujecie. Była taka propozycja, żeby zrobić go na jakiś tam specjał. Bizon na chyba 4-3. A to będzie na... Nie, Bizon był na chyba... Nie pamiętam, kurczę, pieczone. Ale w każdym bądź razie był. Teraz na 4300 będzie header. To już zostało niewiele subów, dosłownie z 20, mniej nawet. No i nie będzie chyba połowy. Znaczy nie będzie zbiornika. Kto to robił tak blisko tego rowu? Przecież ja nie wiem. Czy Bajorka? W ogóle to zrobię screena. Czekajcie, gdzie... GS-TOG. Coś w tym stylu. Dobra, zrobione chyba, bo jeszcze zrobię tak. Czekajcie. Dobra, no to jedziemy dalej. Odpalimy sobie chudy, bo czemu by nie? No jest już 60% zbiorników, ponad połowa. No to mi już dosłownie zostało... Nie wiem, na raz tego nie wezmę. Kurczę, żeby tak słabo spał. No ale no w sumie też się nie będę dziwił, bo to małe pole jest. Żeby jeszcze to dziabnąć. Dobra. Ojojoj, chyba wygniotłem tamtym trochę. Zawrócimy od razu, weźmiemy ten kawałek, żeby wszystko zebrać. Tu tak spróbujemy, żeby go nie utopić. Wziąłem. To się weźmie zaraz, teraz to jeszcze weźmiemy. Całe pole, może być, nie no, będzie chyba 70%. Ale jest ponad tonę.
Zajadę na bazę, jak zajadę na gospodarkę, to zobaczę, po ile chodzi ten zboże. Tak, nie, to byśmy teraz to sprzedali, bo i tak nie mam zbytnio gdzie tego trzymać. Kurde. Tego mać. Coś się zapchało i nie wzięło. Jak tu jechać dobrze. Kurde, no idź pan gdzieś w ciul. Miedzę takie od 7 boleści. Co to robił, ja się pytam. Noś. Co za badziestwo. Badziewie jedno. Ale no, no, fajnie ta 30 wygląda z tą autosamką. No i śniwa już skończone będą. Teraz już zostanie orka. No i takie sprawy już zostaną. Siewy. Ile minut? 21 minut odcinka jest. To jeszcze możemy tamto sprasować. Czemu by nie? To teraz zobaczę ceny. Mam cennik przy sobie. 900 euro za tonę. No to tak z tysiaka dostaniemy za to. Dobra, to sprzedamy. Ojoj, jak zaczepiłem tam chyba lekko. Dobrze, że mamy w ogóle jakikolwiek kombajn, no bo tak to sąsiady, to czemu płacić przecież za to? A za tą przyczepę też 100 se wziął. Nie, 5 dych za wynajem wziął sobie. Także też kurde złodziej. Miałam nagrać polskiego rolnika, ale wiecie jak to wyszło, że jednak wolałam to nagrać na razie. To tak bardziej fajnie jest może niż tam. Nie wiem, jakoś tak nie podoba mi się teraz ta seria tamta. Wolałbym na przykład nagrać mojego save'a, zrobić całą serię z tego, bo tam mam nawet takie fajne maszynki na woli brudnowskiej. Największy ciągnik ma 75 koni. Steyr. I ma 13 godzin wyjeżdżone. Jeszcze jest Zetor i 60. Także ja to bym chciał tam nagrać. Na styk to tu wchodzi. Już od razu zaczepimy do prasy. Powiem wam też taką ciekawą rzecz, którą ostatnim czasem zrobiłem, czyli skrzynię biegów z Lego. Jeden jest taki bieg powolutku, patrzcie na kierownicę, powolutku cylinder idzie, a drugi to jest tak, że cylinder idzie. Grzyś też śmieszny. Jedziemy od razu na skup. I tak nie mam co z tym zrobić. Jakbym dał tutaj lepsze nawozy w ogóle, to lepiej by to sypło. Wiadomo. Tamto zboże też będę musiał sprzedać. To z pewnością. Będę musiał kiedy wybrać się i sprzedać. Wezmę od sąsiada przyczepę i wszystko na raz to chyba wezmę. Albo i nie, bo tam już mam załadowane na wóz konny 2 tony. Ale znowu jechałem. On skręcę, no dobra. Mam 2 tony i chyba jeszcze coś tam
poniżej 2 ton leży tako luzem na ziemi. No to zabiorę sobie chyba wozem. Po co mam brać od niego autosankę? Pomyślałam, że lepiej sypnie. Poza tym nie miałam też jak tego wziąć. Zdawało mi się, że to takie większe pole fajne. Ale to pewnie dlatego, że tu owies. Lepiej byłoby posiać pszenicę. Więcej sypnie. Ojojoj, nie daje rady. Dobra, wiem. No to tak jak mówiłem. Coś koło tego wyszło. Tysiaka zarobiliśmy. No i niedługo może jakieś kolejne pole by się kupiło. Wiadomo, trzeba jak najwięcej plonów zdobyć. Nie wiem, ciekawe, gdzie oni z tym Władkiem pojechali. Ciekawe, co oni z nim zrobią. Ale i tak ważne, że mi zapłacili za niego. Co oni tu tak jeżdżą w tej wewte? Ja nie wiem. Droga dzisiaj zblokowana, czy jak? Jakoś dużo ich dzisiaj tutaj. Ale 30 na full obrotach chodzi. Rozkręcałam. Oj, gdzie ja się pojechał z przyczepą? Dzisiaj przecież tego nie będę zbierał. Chyba, że będzie kilka dosłownie kostek. Tutaj po palecie lekko przejadę, a tam nic się stanie. Sąsiada akurat w domu nie ma. Także... Chociaż żeby sobie wziąć, a jakby tak mu coś ukraść? Jego przecież nie ma. Dobra, bierzemy szybko. Tam tego obok z domu też nie ma. On się nie skapnie. Powiem, że ja kupiłem sobie takie. Ale to jest akcja. A to zwróci się za tą autosad. To ma trochę więcej ludzi. To wiecie. Wisiał mi. Odwisiał mi za to. No tutaj. Może nie będzie wiedział. A jak coś to... Albo nie, powiem, że od kogoś pożyczyłem. Gorzej jak zgłosi prawie sprawy na policję. Kurde, dobra. Może nie. A póki co jedziemy, teraz to sprasujemy na szybkości. Aćka jedno. Tylko wiecie, nie piszcie sąsiadowi w komentarzach, że mu ukradłem. Bo jak się dowie, to będzie przypał trochę taki. Mam nadzieję, że nie napiszecie. Jesteście dobre ziomki. No. A któryś mi napisze, to będę miał przesrany. Nie wiem, co ja do więzienia nie pójdę.
Ojojoj, dzisiaj tego nie będę zbierał, przecież z ratymi kostkami. Myślałam, że dużo ich będzie. No tak, tylko że do rowu nie wyjechać. A mój, kurde. To pewnie kostka leży. Nie, ale to sobie przestawimy tutaj. Tu trochę pominęłem. Oto tutaj kawałeczek, dobra. Cofamy. Nie do rowu. Gdzie ty do rowu tam lecisz? Tutaj jak zalany, ja ci kręcę. Mam nadzieję, że to nie będzie jakoś mega mokre. I to ogólnie sprzedamy. Albo w sumie będzie lepiej, jak będzie trochę bardziej mokre, więcej na wadze, więcej zarobimy. Ja to mam myślenie dzisiaj, naprawdę. Mówię wam. No, nawet dużo tych kostek poleciało. Czekajcie, trzeba złożyć. Dobra, no to jedziemy na bazę. No i kończę już ten odcinek. No i mam nadzieję, że nie powiecie sąsiadowi. Liczę na was, że nie powiecie. Dobra, już zostawię zetera tutaj. No i kończę ten odcinek. Zostaw łapkę, suba. No i cześć.